Cześć wam, z tej strony Patryk. Wracamy do odcinka, w którym tworzymy naszego bloga, naszą stronę bloga. W poprzednim odcinku zainstalowaliśmy Node.jsa, dokładnie Express.jsa jako taki serwer plików statycznych. W tym odcinku skupiamy się na tym, jak wygląda plik HTML. Także możemy przejść do naszego edytora kodu. Tak jak mówiłem w poprzednim w poprzednim odcinku, plik HTML jest to Hypertext Markup Language, to jest tłumacząc na polski język znaczników, który jest odczytywany bezpośrednio przez przeglądarkę i interpretowany. W skrócie mówiąc, jest to Taki zestaw zaznaczników, który pozwala przeglądarce interpretować elementy jako takie bloki i odpowiednio wyświetlać albo też przekazywać dodatkowe treści, takie jak tytuły, które nie są konkretnie już związane z, z, naszą, mm, e z naszą widocznością strony. Każda strona internetowa składa się z takich e, podstawowych elementów. Pierwsza linijka tutaj w naszym kodzie. Ten kod został wygenerowany tak e, z automatu. Możemy to zrobić w US Code za pomocą takiego dodatku jak e, e, mmet. MME pozwala na wygenerowanie całego kodu poprzez wpisanie takiego e, tekstu jak HTML. Tu już podświetla nam się linia takich e, opcji, które możemy wybrać. Ja wybieram, że chcemy korzystać z wersji piątej. Następnie, klikając przycisk Tabulator, e, cały node, e, cały, przepraszam, nie node, tylko Visual Studio Code, wypełnia, tre... wypełnia już treścią to za nas. Są to takie abrewiacje, które ułatwiają jednak życie programistom, e, szczególnie koderom stron, e, dzięki czemu możemy bardziej skupić się na kodzie niż e, pisać mm, znaczniki same, tak na surowo. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. E, więc tak, każda strona internetowa składa się z, z takiego podstawowego znacznika, w którym znajduje się cała strona. Ten znacznik to HTML. W tym znaczniku istnieje dodatkowy atrybut, lang, który określa język strony. E, w naszym przypadku, dajmy sobie, że to jest język polski w skrócie.pl. Każda z stron składa się pod spodem z dwóch takich mm, najistotnych, podstawowych i koniecznych elementów, które musimy zastosować. Pierwszy znacznik to jest znacznik HEAD. Jest to, tłumacząc na polski, no głowa, ale co tak naprawdę w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza tyle, że przechowuje ona wszystkie informacje w, o stronie internetowej, które nie są wyświetlane. Ale są w jakiś tam sposób interpretowane przez przeglądarkę. Tutaj możemy zauważyć takie takich znacz, znaczników jak title. Jak możemy się domyślać, chodzi o jakiś tytuł. Ale o jaki tytuł dokładnie chodzi? Ano chodzi o ten tytuł, który znajduje się tutaj na samej górze. Jeżeli go zmienimy, na przykład na web crew blog i zapisując naszą stronę, odświeżając stronę w przeglądarce, możemy zauważyć, że ten tytuł w naszej przeglądarce się zmienił. W tym znaczniku head możemy dodać inne znaczniki, takie chociażby jak e, favikonkę, który możemy ustawić tu w tym miejscu obok tego tytułu właśnie ikonkę naszej strony. E, tymi znacznikami meta na razie nie, nie będziemy się przyjmować. Pierwszy znacznik to jest e, znacznik informujący o kodowaniu strony. Tak, żeby w tym przypadku wyświetlało się dobrze. Pozostałe dwa są już związane e, ściśle z takimi informacjami: chociażby, jak, mają się, jak ma wyświetlać się nasza strona w przeglądarce internetowej, czy też jaki tytuł ma znaleźć się w tej zakładce górnej naszej strony. Kolejnym znacznikiem, który występuje w takiej stru podstawowej strukturze HTML-a, to jest znacznik body i w tym znaczniku znajduje się wszystko to, no z wyjątkiem oczywiście na końcu, yy, co jest wyświetlane w tej białej części naszej strony. Yy, I tu niezależnie to, co wpiszemy, jeżeli to nie będzie JavaScript oczywiście, to yy, to wyświetli się na tej stronie. Możemy to łatwo sprawdzić wpisując chociażby słówko blok. Zapisze, zapiszemy i widzimy, że po lewej stronie, w prawym, prawym, lewym, górnym rogu, e, prawym, lewym, lewym, górnym rogu <laughs> e, znajduje się właśnie słówko block. E, w HTML-u istnieje mnóstwo różnego rodzaju znaczników, które możecie. Znaleźć na stronie Word Triple Scores. E, tutaj znajduje się e, mnóstwo tutoriali na temat znaczników, chociażby które są e, wykorzystywać. Ja oczywiście nie będę tutaj ich wszystkich tłumaczyć. Chciałbym pokazać takie podstawowe z nich. E, pierwsze z nich, których przyjdziemy, to będą znaczniki H1. Ominę te kilka sekcji tutaj. E, które są wcześniej, bo to odnoszę się do tego, jak uruchomić strony, jakie są edytory, czym są elementy i atrybuty. Hmm. Możemy jeszcze tylko powiedzieć na temat, czym jest znacznik, a czym jest atrybut. W każdej stronie internetowej, istnie, e, w, znacznie, w, w formacie HTML, będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi e, znacznikami, na przykład jak body, czy head, czy. E, czy też HTML, czy też inne takie jak divy, para, paragrafy, p, e, anchor linki, e, czy też e, jakieś listy, unordered list, ul tak zwane. E, każdy z tych e, znacz, elementów jest właśnie znacznikiem, ale te znaczniki pozwalają mieć dodatkowo atrybuty i tymi atrybutami są wszystkie takie dopiski w tym znaczniku, które znajduje się... Poza dalszą częścią. W przypadku Body może być to na przykład znacznik klasy, w której damy sobie na przykład e, jakąś taką informację jak main class. To zaraz wytłumaczę o co chodzi z tymi klasami, e, ale to są właśnie, tu jest nasza nazwa atrybutu, a tu jest to z kolei wartość tego atrybutu. To jest taka podstawowa struktura HTML-a, która no, będzie wykorzystywana w naszej stronie. No, ok. Teraz chcielibyśmy sprawdzić, co tak naprawdę pozwala ten HTML wyświetlać na naszej stronie, jak to przetwarzać. Możemy zacząć od stworzenia takiego pierwszego nagłówka, który umieszczamy w znaczniku H1 i tutaj napiszemy blog nagłówek pierwszy. Odświeżmy stronę i widzimy, że nasz tekst na stronie wyświetlił się w w takiej formie, powiększonej trochę. Nadal to wygląda brzydko, bo to brzydko będzie wyglądać dopóki nie użyjemy CSS-a. Także tym na razie się nie martwcie, nie martwcie, do przejdziemy w następnej części. No i takich znaczników yy, mamy w przypadku HTML-a 6. Tak samo jak w edytorze, chociażby Microsoft Word czy mm, jakiś LibreOffice. Napiszmy sobie pozostałe znaczniki, które są dostępne. I tu możemy zobaczyć tak. Mając znacznik H1, on zamusi ma zamknięcie tego po drugiej stronie. Niektóre są typy, niektóre są znaczniki, które takiego znac zamknięcia nie mają. Przykładem jest tego znacznik BR, który możemy zapisać w taki sposób, to już jest nowszy zapis tego. Albo też w poprzedni sposób, jaki był po prostu jako BR. Ten znacznik e, BR może wystąpić w takiej postaci lub też w takiej postaci. E, no i on znacznika zamykającego nie ma. On w skrócie oznacza złam linię, break, e, break line, e, co pozwala na po prostu przejście, wymuszenie na stronie internetowej, aby nasz tekst znalazł się niżej, e, a nie w tej samej linii. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. Tylko poprawmy jeszcze tutaj tę treść, która znajduje się pomiędzy znacznikami. Możemy zauważyć, że po otw otworzeniu strony e, wyświetliło się kilka właśnie takich mm, tekstów, które są właśnie różnego, w, różnej wielkości. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że taki mm, zapis chociażby w znacznikach. Możemy, będziemy mogli później w css w zmodyfikować, jednakże należy podkreślić, że choć wizualnie nie będzie to widoczne, że to jest znacznik H1, czy H2, czy H6, to jednak takie wyszukiwarki jak Google czy Bing. Będą właśnie na podstawie tego znacznika, czy to jest H1 czy H2H3 kategoryzować naszą stronę. To znaczy, jeżeli jakiś treść znajdzie się w znaczniku H1, to będzie ona dla wyszukiwarki bardziej cenną informację niż to co znajduje się w znaczniku H6, przez co wszystkie słówka, które znajdują się w znacznikach H1 będą. Bardziej priorytetyzowane i wtedy, wyszukiwając na przykład daną informację w Google, będziemy właśnie zwracać uwagę na to, będzie nasza ta wyszukiwarka zwracać uwagę na to, na te słówka bardziej, które znajduje się w znaczniku H1 czy tam H2, H3. Na te pozostałe mniejsze już nie będzie mniejsze to będzie znaczenie. No i tutaj taka uwaga. Dodanie wielu słówek do znacznika H1 na pewno nie pomoże. To nie jest tak, że teraz jak dodamy więcej znaczników, to na, więcej słów do znacznika H1, to nagle nasza przegląd nasza wyszukiwarka będzie wiedzieć, że o, tutaj jest wiele treści. To są algorytmy, które już specjalnie wyszukuje i domyślają się e, co tak naprawdę jest istotne, a co nie. I tu do te dodanie wielu na przykład y, słówek kluczowych do znacznika H1 lepiej nam stronnie wypozycjonuje, ze względu na to, że te znaczniki muszą mieć też swoją odpowiednią długość. No dobrze, mając taki znacznik jak H1, możemy przejść do znaczników y, niższych, co w przypadku, kiedy byśmy chcieli zapis zapisać dłu dłuższy blok tekstu. No, dłuższy blok tekstu no, nie zapiszemy w znaczniku H1 ze względu na to, że to też ma jakieś swoje ograniczenia. Będzie to tekst wielki, będzie to jakiś tam nagłówek artykułu, nawet tytuł strony i to nie chodzi o to, żeby wpisywać znacznik, nagłówkę, całą treść, tak jakbyśmy pisali Worda. Dokument w Wordzie, jakieś sprawozdanie, w którym wszystko dajemy jako nagłówek. To by wyglądało kompletnie idiotycznie. Do tego są specjalne znaczniki. Takim głównym znacznikiem do pisania tekstu jest znacznik P, który z angielskiego oznacza po prostu paragraf. Paragraf. No i tutaj w tym znaczniku możemy dodać chociażby sobie słówko takie jak lorem. Lorem Ipsum to jest taki wypełniacz tekstu, który jest stosowany przy tworzeniu stron internetowych ze względu na to, żeby nie skupiać się na tym, co dany klient chciał osiągnąć yy, na stronie. Po prostu, jeżeli znajdujesz, jeżeli przekazujesz taką stronę internetową dla klienta, którego, mm, który mm, to stronę od Ciebie odkupuje, że tak powiem, dla którego to stronę tworzysz. To, nie mając tekstów, które dostarczy, on dostarczył dla ciebie, treści merytorycznej, po prostu zastępujesz to odpowiedniego rodzaju wypełniaczami tekstu, chociażby mi, takimi jak lorem ipsum, summum Pozwala to w pewnym stopniu e, zasymulować treść, która będzie się rzeczywiście na danej stronie znajdować. W tym przypadku jest to akurat krótki paragraf. E, o jakiejś tam długości około tam 1000 pikseli. Mając znacznik P możemy przejść troszeczkę dalej. Tutaj e, taka uwaga, że mając znacznik P, który oznacza paragraf, dodanie tutaj jakiejś spacji, niestety nie będzie mieć wpływu na długość tego e, tekstu. Tu możemy na przykład chcąc złamać linię wpisać e, znacznik Br który pozwoli na złamanie tej linii. Dlatego też mówiłem, ale ten znacznik nie ma znacznika zamykającego. To należy podkreślić, bo coś takiego, no nie, no może zadziała, ale dwukrotnie, a nie raz. Także żeby ktoś nie myślał, że to jest eee, takie użycie. Najczęściej nie będziemy tego aż tak używać. Widzimy tutaj, że to jest jedna linika. Mając e, napisany paragraf, możemy tutaj przejść troszeczkę po sekcjach. Na razie te atrybuty, które są e, użyte w tych stylach, ominiemy. Widzę, że już oczywiście w Scores zaktualizowało te treści, które się znajdują. Kiedyś, jeżeli z, zobaczycie w jakimś paragrafie coś, co jest napisane: e, kolor równa się red, to. to może działać na stronie, ale polecam uciekać z tego daleko, bo tak było podczas tworzenia stron ale już 30 lat temu, więc to nie będzie coś, co będzie chciało e, działać teraz. W tym przypadku, żeby zmienić kolor na przykład tego tekstu, wystarczy dodać taki atrybut style i w tym atrybucie style należy dodać taki kod CSS. Przejdziemy do tego później, e, w którym napiszemy kolor, dwukropek i tutaj może być na przykład red i potem średnik. W takim przypadku, gdy odświeżymy naszą stronę i zapiszemy to nasz tek kolor tekstu zmieni się na czerwony. Tutaj możemy zauważyć, że nasz Visual Studio Code od razu podpowiada jak taki kolor wybrać. Są różne sposoby zapisu tego koloru. Chcąc zmienić na przykład na dany kolor możemy Wybrać tutaj suwaczkiem oczywiście, ustawić jego e, też e, transparentność, czyli przezroczystość. E, możemy ustawić na przykład na jakąś połowę tego, e, czy też wybrać jakiś kolor zielony. No i tutaj ten, e, ta wartość się zmienia. Tutaj, w przypadku CSS-a, jest też taka konwencja, w której piszemy najpierw: mm, Wartość znowu, a tutaj e, najpierw nazwę atrybutu, który chcemy zmienić, a następnie jego wartość. Dlatego też po odświeżeniu musimy najpierw to zapisać Ctrl S tak, w ramach przypomnienia i odświeżamy stronę za pomocą e, F5. No, możemy tutaj zauważyć, że to jest kolor zielony, tylko słabo to widać. E, no tak możemy w taki sposób, że tak powiem zmieniać te e, wartości m, wyglądu e, na stronie poprzez taki znacznik. Znacznik style możemy zastosować do wszystkich elementów oprócz skrypta, który może znaleźć się również w body, ale to jeszcze po tym powiem. E, dla takich elementów jak h1, h2, w paragraf, anchor to wszystko może mieć dodatkowy znacznik taki style. No ok, mając paragraf, możemy właśnie tak jak wspomniałem przejść do dalej. Tak przy okazji wspominając, każdy z was korzystając np. z przeglądarki, może kliknąć przycisk prawy przycisk myszy, następnie w przeglądarce Chromie kliknąć przycisk "Zbadaj". I tutaj otworzy się nam takie okienko. Ja w tym przypadku miałem wydzielone. Chciałbym, żeby je zadokować po prawej stronie. Yy, mamy taki inspektor, który pozwoli nam mm, odpowiednio przeglądać stronę I tu widzimy, jak te elementy naszej strony są właśnie wyświetlane. Tu widzimy jakieś coś: znaczniki H1, jakiś znacznik paragrafu. No i takie dodatkowe znaczniki 3, które są zostały dodane przez jeden z dodatków znajdujących się w mojej przeglądarce jest, jest to taki dodatek, który pozwala na mierzenie jakichś odległości na stronie w pikselach, czy też sprawdzanie jaki tam font, także na te trzy dodatkowe znaczniki nie zwracajcie na razie uwagi no i tutaj możemy też zauważyć, że sam HTML tak naprawdę został już kiedyś dopasowany do przeglądarek mobilnych, bo zmieniając rozdzielczość sobie tutaj tej, tego widoku widzimy, że nasza strona wyświetla się idealnie tak, jak miałaby być wyświetlana na telefonie, co, co pozwala wyświetlić naszą treść całkiem nienagannie na zwykłych e, telefonach komórkowych. Do przekazywania treści jest świetna, tylko no, troszeczkę z wyglądem w tych czasach też musimy jednak zawalczyć. No dobrze, przejdźmy dalej. I tak jak wspomniałem, dodajmy znacznik, teraz no, chcielibyśmy jakiś link dodać, tak, do strony. Na stronach jest mnóstwo linków. Eee, no i chcielibyśmy sobie dodać tutaj link do e, WebCrew. Wystarczy e, użyć wpisać literkę A w Visual Studio Code i kliknąć tabulator tabulator, nie tabulator, e, w którym e, po czym nagle wyświetli, po czym wyświetli się w naszym edytorze kodu e, znacznik f. i teraz tak wypełnimy najpierw to treścią. Ja tu na razie wstawię gwiazdkę, e, a tutaj napiszę kanał kanał webcrew. Jak możemy zauważyć na w naszej przeglądarce yy, wyświetlił się właśnie link, na który możemy kliknąć. Na razie ten link nie działa, ale możemy po wpisaniu tutaj w, zamiast miejsc w pozycji gwiazdki na przykład yy, strony YouTube'a yy, z kanałem Webcrew yy, właśnie umieścić nasz ten link. Pomówmy się tak. Nie będziemy przychodzić procesu jakiejś kompilacji, jeżeli. Panie tutaj nie, nie przeszkadza Pana zagrywania. Nie... Teraz po odświeżeniu widzimy, że jest kanał Webcru. Na dole tutaj w tej pozycji pokazuje się link do jakiej o, strony odsyła. No i po kliknięciu ta strona zostanie zastąpiona właśnie e, no, stroną, do, na którą przeszliśmy, czyli w tym przypadku YouTube. Dodatkowymi takimi rzeczami, które jeszcze przydadzą się na stronie internetowej, są to te znaczniki UL czy też OL. Są to znaczniki już zagnieżdżone, które pozwalają na listowanie pewnych elementów, i w pierwszym znaczniku UL będziemy umieszczać kolejne znaczniki tak pod sobą, będziemy je zagnieżdżać w sobie. Czyli wewnątrz znacznika UL wpisujemy znacznik chociażby li. li. to jest z angielskiego po prostu list item, co to znaczy, że jakaś tam pozycja w liście. No i tutaj możemy dać pozycja pierwsza. Skopijemy to kilka razy, żeby pokazać o co chodzi z listą. 1, 2, 3 i 4. Znacznik UL mamy wypełnione e, jakimiś pozycjami. Tutaj mam pozycję 1, 2, 3, 4 i to samo możemy e, wpisać dokładnie to samo możemy też wpisać w znaczniku OL. No i teraz sprawdzimy, co zadzieje się na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie zadziało się tak, że nasza pierwsza lista została wyświetlana z kropkami. To oczywiście też możemy zmienić za pomocą styli, także tym się na razie nie przejmujcie. I tutaj widzimy, że jest to pozycja 1, 2, 3 i 4. Kolejna lista jest to lista uporządkowana, ordered list. I tu nie musimy już nawet pisać tych numerków, bo te numerki są już za nas wypisywane. 1 pozycja, 2 pozycja. Tu już nasza przeglądarka sama numeruje nam to kolejnością. E, tutaj podkreślam, że w liście nieuporządkowanej te elementy, znaczniki e, możemy zamienić na różnego rodzaju inne. Mogą to być gwiazdki, mogą to być jakieś e, czeki, czyli takie haczyki, e, nie haczyki, no takie zaznaczenie, e, że sprawdzone, e, czy też jakieś kwiatki, różnego rodzaju, co tam tak naprawdę chcemy. E, podczas gdy w e, liście a uporządkowanej również prawdopodobnie możemy to zmienić, choć nie, nie widziałem tego często. Najczęściej to jest wykorzystywane w blogach, ale artykułach i ta treść po prostu chodzi o to już wypunktowanie. Nieczęsto korzysta się z listy uporządkowanej tak jak z nieuporządkowanej. No i tutaj możemy mamy mnóstwo innych takich e, możliwości, które Dodaje nam HTML. Tutaj że tak powiem, przedyskutujemy to na szybko. To jest na pewno znacznik B, który pozwala na podkreślenie, na pogrubienie tekstu. Tutaj znacznik jest też strong na wyróżnienie tekstu. I to jest italik. E to jest taka wzmianka, jakby mark zaznaczenie. Tu jest jakieś. Właśnie też znacznik do zmniejszenia tekstu, jakoś wielkość, czy też, że to jest tekst usunięty, dodany, że tak powiem, wciśnięty, czy ten to jest tekst indeks dolny, czy też indeks górny. Tutaj tak naprawdę korzystając z tej strony, które bardzo mocno polecam. W UTC.plscos możemy też sprawdzić od razu jak to wszystko działa, klikając przycisk Try It Yourself. No i tutaj mamy taki gotowy kod po lewej stronie, który jest oczywiście wyświetlany po prawej stronie. Możemy go, że tak powiem, zmienić, tutaj, dodać tutaj na przykład jakąś literkę A i odpalić po prawej stronie, zobaczyć rezultat tego. Jak widzimy tutaj w znaczniku paragrafu, też również możemy dokonywać zagnieżdżenia i takie zagnieżdżenie właściwie odbywa się w taki w następujący sposób, że mamy znacznik P, a po wewnątrz niego mamy znacznik B. Moglibyśmy tutaj dodać na przykład jakiś dalej tekst, na przykład group. No i tu widzimy, że część pogrubiona została umieszczona w znaczniku B, Część niepogrubiona znalazła się poza tym znacznikiem. Tutaj możemy zauważyć na przykład, jak działa tekst pochylony, że to jest tekst, e, e, że wystarczy to dodać do znacznika, i tu mamy subscript, tu mamy superscript, to na polsku jest indeks dolny i indeks górny. Nie wiem, czy to akurat ma jakieś tłumaczenie na polski, e, inne. To samo możemy pobawić się z tymi znacznikami. Te znaczniki, znaczniki tak naprawdę, będzie można wyklikać w różnego rodzaju edytorach, e, bo są używane najczęściej do, już, do artykułów, a nieżeli, e, że tak powiem, pisania kodu. Na razie pominiemy to, bo nie jest tak istotne w tworzeniu stron e, na ten moment. Tutaj też należy wsp wspomnieć, że tak powiem, ominę to. E, trochę, że tu mamy odpowiednie znaczniki dla cytatów, e, które możemy w różnej formie zastosować, na przykład w, chyba w skróconej formie, na przykład znacznik Q lub też e, block quote. Również znajdują się takie znaczniki, jak chociażby abreviacje. Nie Nieczęsto to wilywałem na żeby to było użyte znacznik adres na pewno jest bardziej istotny ze znacznika adres korzystają już wyszukiwarki internetowe które pozwalają łatwiej znaleźć treść z tych znaczników akurat bym korzystał site już troszeczkę mniej tego znacznika też troszeczkę mniej już praktycznie w ogóle nie korzystałbym no i tak to wygląda to co jeszcze jest ważne to to, że w naszym kodzie HTML, pisząc nasz kod HTML, będziemy czasem chcieli dodać jakąś treść, która nie chcemy, żeby koniecznie została wyświetlona. Taka treść, która niekoniecznie będzie wyświetlona, będziemy mówili, że jest po prostu wykomentowana. Będziemy mówili, to napisz tam komentarz do tego, wykomenduj to. No i taki treść najczęściej napisana w komentarzach, jest to taka informacja dla nas, jako dla koderów, że, żeby to był jakiś wizualny podział. No bo jak widzimy teraz, nasza strona jest zawarta w takich stosunkowo ciemnym niebieskim kolorze, połączona to oczywiście z białym ten, to się nie wyróżnia, podczas gdy komentarze takie jak chociażby ten Zawarty pomiędzy takimi e, znakami, które są takim standardem, e, już wyróżnia się na zielono, przez co pozwala to tak wizualnie ogarnąć całą treść e, naszej e, strony. E, tu możemy napisać na przykład, że to jest m, nasze nagłówki. W tym również możecie dodawać wszelkiego rodzaju, że tak powiem, notatki nagłówki, tutaj możemy dodać że tak komentarz jak pisać artykuły To komentarz znajduje się pomiędzy znacznikiem mniejszość wykrzyknik dwa myślniki i kończącym się na dwa myślniki i znak większości Tutaj możemy dodać dodatkowo taki komentarz, który e, pokazuje tu jest link. E, ja robię te komentarze szybciej korzystając dodatkowo e, z takiej dogodności Visual Studio Code, gdzie klikamy po prostu Ctrl i obok Shifta jest slash z lewej na prawo i po kliknięciu czegoś takiego e, nasz mm, Nasza treść, którą wpisaliśmy wcześniej, jest po prostu komentowana. Tutaj jest to lista nieuporządkowana. Pod spodem jest już lista uporządkowana. To są takie podstawowe elementy e, strony, na których e, można stworzyć już całkiem. Sensowną treść, ale jeszcze to nie będzie wyglądać jakoś sensownie. Mhm. Na tym, w tym odcinku zakończymy. W następnym odcinku zajmiemy się e, takimi elementami jak chociażby linki, obrazki. Tabele ogólnie, wszystkim tym, co znajduje się w dalszej części. Eee, nie przejmuj się, że nie znasz tych wszystkich treści, które tutaj są. Nie trzeba ich umieć na pamięć. Ja szczególnie odradzam uczenie się na pamięć. Z wielu z tych rzeczy, których będziesz korzystać, najczęściej po prostu zapamiętasz to, a jeżeli nie, to są właśnie takie strony, w których możesz zerknąć, gdzieś eee, możesz po prostu zerknąć i tu. To treść, otrzymasz te informacje. Nie uczy ich na pamięć. To nie ma sensu uczyć się na pamięć tego, bo będzie, z tego, co tak naprawdę, będziesz często korzystać, nauczyć się po prostu z praktyki. Także nie ma się o czym ty martwić. Warto jest jednak zapamiętać, że taka treść chociażby znajdziemy na takich stronach jak www.tripleskurs.com. Tu jest taka wiele informacji, który, z których możemy po prostu skorzystać. W tym odcinku chciałbym mm, zakończyć. W Na następnym odcinku zajmiemy się dalszą częścią HTML-a, a następnie stworzymy naszego blo pierwszego bloga napisanego tylko w html i CSS-ie, który będzie w miarę jakoś tam e, logicznie, ładnie, sensownie, składnie, kompozycyjnie, idealnie wyglądał. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.